Ogrody Montessori, edukacja w domu. Nazywam się Katarzyna Amanowicz i dziś przeczytam Wam wiersz pod tytułem Piotruś i powietrze Ludwika Jerzego Kerna. Był pewien chłopiec w różowym swetrze, którego raz zapytano: czym chciałbyś zostać, Piotrusiu? Powietrzem. Dlaczego powietrzem? Ano dlatego tylko, proszył mamusi, że ono nic robić nie musi. Pobladła biedna mama z wrażenia. Ot los mieć syna lenia. Wieczorem poszedł Piotruś do łóżka. Mamusia światło zgasiła. I zasnął Piotruś, a dobra wróżka w powietrze go zamieniła. I nagle patrzcie, co się dzieje. Piotruś po świecie wieje. W miastach uderza o domów mury. W górze na niebie rozpędza chmury. Na morze białe spostrzega żagle. Więc mocno dmucha w te żagle nagle. Na szosach siwe podnosi kurze, organizuje trzy groźne burze, porusza liście na wszystkich drzewach, we wszystkich ptasich gardziołkach śpiewa. Jest jednocześnie we wszystkich stronach, w samochodowych siedzi oponach, wierci się, kręci, tańczy jak fryga, aeroplany na sobie dźwiga. I to już chyba największa heca, dmucha jak wariat we wszystkich piecach. Rano, gdy zbudził się, przetarł oczy i rzekł: zmęczyłem się bardzo w nocy. Nie przypuszczałem, proszę mamusi, że tak powietrze pracować musi. Dziękuję za uwagę.